No, witamy. Witamy, Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy na terenie budowy przekopu. No teraz jak widać już tutaj poogradzali wszystko. Siatki są, a nie pod napięciem. Także spokojnie jesteśmy tutaj na miejscu. Tutaj ta góra jest, co była przedtem. Trochę mniejsza, bo ten piasek to wywożą tam, gdzie te dźwigi i te koparki. No i tam robią tą... Teraz sztuczną wyspę będą robić. Tutaj mamy betony poukładane, nie? No jakieś konstrukcje, słupa obalonego, betonowe słupy tu leżą, które kiedyś były. No teraz już takie słupy są, o, bardziej nowoczesne. Tak jest, o, także tu tak wygląda. Tutaj mamy las, no i tam w tamtą stronę do morza jest kierunek. Właśnie tam przed chwilą byłem, robiłem patrol. Proszę tą kamerę wziąć. I teraz tutaj jesteśmy z tej strony. No generalnie mamy o patrol tutaj na terenie przekopu. No dzisiaj jest niedziela, dzień wyborów. Wszyscy idźcie głosować. Ja też zaraz pojadę do Gdańska, zagłosuję. Bo trzeba głosować, to jest obowiązek, nie? No także normalnie trzeba pojechać będzie do Gdańska, bo tu już jest trzecia. Zdążymy chyba do 21. czynne komisje wyborcze, tak? Tu jest teren budowy, o proszę pokazać. B6. NDI, B6, dwie firmy, B6 i teren zbrojony. Tu jak widzimy ten zalew, tutaj zalew i tam widzimy takie pale, proszę zbliżyć te pale tam, co są na wodzie. No bo tam będzie ta nieopodal, ta wyspa będzie zrobiona, na której tylko ptactwo będzie. Nie będzie tam żadnych tych, no jak to się mówi, domków letniskowych. O, będzie taka dzika wyspa zrobiona. Nawiozą tam tego, no jak będą kowęgiarki pogłębiali, to tego mułu do tą wyspę, bo najpierw zrobią takie, opalikują to, zrobią tam, obsypią to odpowiednio wzmocnią, a do środka pogłębiarki będą wrzucać? No będą wrzucać ten, muł. No generalnie to ja tutaj dzisiaj patroluję muturem, bo dzisiaj wybrałem się na przejażdżkę, byłem w Jantarze też na patrolu, teraz jestem tu. A do Krynicy chyba już nie pojadę, bo prawie że byłem w Krynicy, bo się okazało, że gdzieś po drodze tutaj trzeba było się zapamiętać, nie? I będziemy jechać dalej. Także tutaj widzimy te słupy elektryczne, one się to kończą. No bo ten prąd tam idzie dalej chyba pod ziemią, bo tam proszę pokazać następne słupy dalej, tamte. Tam są dalej. I one po prostu przełożyli tam te słupy pod tym piachem. I tak to wygląda. No chciałem tutaj dodać jeszcze, o, proszę Państwa, no chciałem Wam tu dodać, o, tu jakieś śmieci leżą, proszę Państwa, chciałem Wam dodać, że myśmy tu onegdaj do Skowronek przypłynęli, rejs Solidarności Pokoleń był, to już 2 lata chyba minęło, to nie było w tym roku, w tamtym roku poprzednim. No i żeśmy przypłynęli Tratwą, Tratwa jest zasumowana tam w kątach rybackich, Tratwa jest, o, tu piraci jak ci się jeżdżą w szuwarach, szuwarowi. No i ta Tratwa została zasumowana w kątach rybackich i tam czeka ta Tratwa nasza na beczkach, bośmy płynęli z Tynica spod Krakowa i pierwsze łopaty tutaj na przekop to nasza załoga Tratwy wbiła. Zygmunt Miernik był Handrała, komandor. Także generalnie żeśmy zrobili takie coś, no. Tak to wyglądało. Także pozdrawiamy wszystkich z terenu budowy przekopu. No i jedziemy na te wybory, tam trzeba wybrać któregoś na prezydenta, no będziemy wybierać, a nie powiem na kogo. Ahoj, pozdrawiam Czerwony Korsarz z Gdańska, tym razem z Nowego Świata, tam gdzie przekop. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.